Witam wszystkich. Dzisiaj film trochę od końca, nagrywka początkowa na powrocie. Miały dzisiaj wyjście takie po pracy typowo rekreacyjne, żeby pooddychać trochę świeżym powietrzem i okazało się, że jest dzień szczupaka. Złowiliśmy 6 szczupaków w jednym miejscu i zapraszam do oglądania. Patrycja zaciął szczupaczka. No bo tam jest zaczep. Żebyś go zaraz tam gdzieś nie wwalił, wiesz, w zaczep. Ale piękne branie, nie? Jak te wszystkie ryby wyskoczyły. No, ale trzy wyszły. Trzeci dopiero się... Czekaj, to był, to, być może to był ten sam. No. Trzymaj, trzymaj go. Tam musisz go przytrzymać, tam już w gałęziach tam, jesteś. Dobra, idę tu. Dobra, wyszedł, elegancko. No. Fuj ma ten. Fuj ma mocy, nie? Z powrotem kisnie, no. Ale zawrócił. No. Ultralight to nie było dobre założenie taktyczne na dzisiejszy dzień, Patryczku. I na to miejsce. Nie, to będzie mocne. Nie ma dużo się zmęczyć. Muszę mniejszą główkę założyć. Jaki wariat, nie? No, to jest wariat. To jest ambitna 80. Chyba. Nie ma 80. Nie ma. No. Nie ma. Ale jest grubo. Ale chodzi o to, że nie? Jest grubo. Ale ma mocy. Ale narobił embarazu. No, to już się raczej nie połowi. No Patryk, tutaj musisz chyba... Pisne, no. Mam nadzieję, że masz stalkę założoną. No. Chociaż tyle. Ale dziadu, popsułeś łowisko. Nie ma więcej takich. No dobra, wychodzi. Dawaj, go. Marek, przytrzymasz ten? A. Też to nie jest ten. To nie jest koniec. To jest gotowy. Jest? No ale tak wyszedł na... Wiesz, na styk. O, uwaga. Tak. Masz książki chociaż? Mało. No, to działo się. To już będzie szybciej. Co pomógł, kurde? To pomagać ci. Dać sobie. Patrzcie ten. Masz książki? Ja pierdolę, co ty masz? Nie. Ale ty mi to będziesz wypinał 6 lat. Masz te moje. Jak go złapać, dziada? Jak go złapać? Za grzbiet i ten, pod skrzelę go złap. Nagramy cię, dziadu. No i... Nie chcę go... Dobra. Dobra. Bierz go. Już. Ale robi to samo co twój. No. Daj mi kubierek. Oh,
samo, to jest mniejsze. Ten pięknie zagarł. Co on zrobił? Przeskoczył nad podbierakiem. Teraz jest do 3 metrów. O nie, o nie, o nie, o nie. Co? Ale ci nie jest mniejszy. Jest taki sam. No bez kitu. No trochę może mniejszy. Tamten był bardziej zawinięty, ten mój. Ale też jest fajny grubasek. No, bez kitu. Jest kawał rybka. Tamten złoż... grube są, nie? Tak, to są na żarty. Jak na złoż nie wziąłem. Albo dwa grubaski. Rękawic. No dlatego ja też mu nie wkładam paluchów, bo ja już miałem szyty raz. Elegancko. Idą do lesu. A są tu, Patryczku, na pewno 3, bo raz było tak, że zaatakowały 3 w tym samym czasie. Cieszy się? Bardzo. Mam erekcję. Odpalił trzeci. Odpalił trzeci. Chodź tutaj na ten, na... Przechodź na ten. No. Przechodź z nim tutaj, Marek. Dawaj. Tak, idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie. Ciosno jest, ale musisz dać radę. Ale poszedł. Każdy dostał po szczupaku. Podbierak złożyłem. Może one się tu zalęgły, może ich jest więcej. Jest ich tutaj 3, jest na pewno, jest ich kilka. Kurwa, gumka mi wypadła. O co piękne. Nie, to jest wszystko. A też, też masz lajta? Nie, ja mam wędkę do 7 gramów. O Jezu, następny. To jest ultra light. I wziął na ten, na 5, na 6-centymetrową gumę. Ale stalka jest. O, praktycznie. Ten jest mniejszy. Nie, mały. Ale wariat. No na tej wędce. Już będzie robiony. Marek, ty, cały zimowy sezon mówiłeś, że jak się tylko rzeka otworzy, to trzeba na grubo w to wejść. I przychodzisz z 7-gramowym kijem. Tak, na grubo. A ty to o konie chciałeś mówić? No. Cały czas nam szczupaki biorą. Wejdź, pokaż jak na wędkę się wygina. Zhejtują nas za to. Co on robi? No, Marek, nie bierz. Nie mogę nic mówić, ten, no to mam, mogę ten. Przetestujemy, jaka wędka silna. Wędka silna, ten, większa ryby na nim. No już jest. Daj ten. Masz. Ale daje to. Daje, no. Mi się wydaje, nie? Że tu mogą jeszcze jak ten, przypływać następne szczupaki. A wiesz skąd on wyszedł? Spod drzewa. Ta? No, spod drzewa zawrócił, zaraz zawrócił w jedną, dlatego mówię, mam. Bo widziałem go, jak zawrócił spod drzewa. One, ja też widziałem swoje branie, jak wyszedł. One blisko brzegu biorą. Tak, on spod samego drzewa wyskoczył. Jeszcze dobra. No. O, już się zaczynało wracać. Dobra. Jeszcze można. Już powinien się. Jeszcze no. No jest chyba gotowy. Nie, on się w ogóle płacł pod tym, dlatego on tak ściągnie. On się ten pod mordą podczepił. Nie trafił po prostu, wiesz, dlatego tak szaleje.
Tak. O, żebym ten nie zaplątał. O, było blisko. Było blisko. Żeby nie zaplątał tego. Czego? Te krzaki, plecionki. O, to już raz zrobiłem. Musisz go wciągnąć tak. A, zaplątało się. Dobra, bierz go. Nie ten. Zapomnij. Wpuść mnie tutaj. Dobra, teraz. Gdzie on jest? Teraz. Nie, teraz to odpływa. Nie. O, w las. Musisz go tak... W las. Opa, masz. Opa, dziękować. Jest, trzeba kupić większy podbierak, kurczę. Chcesz te? Ty też, zobacz jaki gruby. Chyba najgrubszy z naszych wszystkich. No, krótszy jest trochę, ale jest najgrubszy. Tak. Ale jest gruba. No. On był największy, ten jest największy. Chcesz te kombinerki? Tak. Masz. Ale też, a pięknie ubarwiony. Ma haka, ma tutaj haka, no. Weź sobie tam wyczuj. Nie, weź go wysadź. Znowu masz? O, dobra. I akcja. Następnego ma Patryk. Czwarta ryba. Ale jazda. Dobra. Marek nagrywa, ja rzucam. No to jest, tamten ten jest chyba jeszcze większy. Ewakuuje się już? No to dawaj, bo jest drugi już. Jest Lipton, mamy jedno miejsce, z którego można jakoś podbierać ryby. Zostaw tam podbierak. Weź tylko sobie wędkę, wyplątaj i... Dalej, stań sobie za Markiem i ten. Od razu go podbierz i tyle. I tam stoisz. Chule go podbierz. O, nie, myślałem, że puścił. Nie, tam masz zaczepy, uważaj. Nie, oddzielaj go podbierz. Zaraz ci w drzewo wejdzie. Musisz go powalczyć. Gdzie stąd wziął? Tutaj! Z bliska one stoją. One w jednym miejscu stoją. No to może być duża ryba też. On się jeszcze nie pokazał nawet. To tnij. No muszę twoją to. No nawet nie gadaj. No. To samo co mówię. Też tego samego nad podbierakiem przeleciał. Nie zakładam go. Ładnie. Nie wyglądał. Przez bluzę. Rękę wkładasz mu pod strzelę. Nie, ja już miałem pocięte kurwa paluchy. Fajny. Kawał ryby, grube. Dobra, do wody z dziadem. I łowimy dalej. Jak piąty wyjdzie, to kurwa robisz gałę, Patryczku. Bądź użyteczny. Ale to jest ryba, która była złowiona, bo jest słaba. To drugi raz strzeliła. Tak, to jest ta z tym bokiem chyba walniętym. Ona jest bardzo słaba, nie walczy. Co to się stało? Nie walczy. Obudziła się. Nie wiem, ale nad głową masz. Dziwnie walczy, wyszczególnie ją. Nie, to jest chyba ta sama ryba. Ale odpaliła mnie się. Patrz, jaki karp się zawinął, patrz. Gdzie? Tam. Albo to karp, albo coś innego, ale duże w kurze. Ale nie widzę gdzie. Tam, wyżej. A. Ktoś uderzył na bok. Dobra. Pokaż ją i wyłączam. Co? Ładno. To ma dwa jebnięcia. Ty! Ma takie jebnięcia jak Sawicz miał te takie gumy z tymi dwoma takimi kreskami. Co? Pamiętasz je? Co? Te gumy Sawicza z takimi dwoma kreskami na ogonie? No to co? To ten szczupak tak ma takie dwie kreski na ogonie. No. No. A widać, że jest ukuty gdzieś? Nie. Od spodu gdzieś? Nie, to jest inna ryba.
Znaczne ma to uderzenie takie na tym. Zobacz. No zobacz, ty, po czym to jest? To jest ugryzione. To jest ugryzienie. Ta, i z drugiej strony też jest ten. Ty, Marek. To normalnie zobacz, pysk jakie jest to, ale to jaki ten pysk jest wielki. Zobacz, ten pysk ma na szerokość jakieś kurwa 16 cm i z drugiej strony też jest. Dwa ma takie te. To możliwe, ale co to ją huknęło? Szczupak. Ale jak ja musiał być? Albo kormoran. Nie, to jest są odbite. Dobra, muszę ją zwodować trochę tak brutalnie. Brzydki. Tak zwijaj to, bo mi ten i nagrywaj. Trzeci. No trzymaj. Szósty? W sumie? Mówiłem, żeby odczekać. Kurwa, ten pierwszy co łowił. Który się nie trzymał zasad. Wiem, dlaczego Hugo pogryzł mi tą wędkę. Ale jeżeli pęknie, to kupię sobie taką samą. Zajebista jest ta wędka. Idealna właśnie pod takie łowienie średnimi przynętami. Ten jest mały. No chyba najmniejszy. A ma pod spodem, pod tym, pod ryjem coś rozwalone? Na boku ma jeden ślad. No to już był jeden taki. Taki był. Ale nie, tamten był większy. Patrz, też ma. Też jest, to też dwa walnięcia ma. Nie wiem, albo one są potarle takie pogryzione. Nie mam tego pojęcia. No, taki. Też zobacz, też takie dupnięcie mają dwa. Ile by to było kotletów, Patryczku? Nie wiem, ja nie lubię ryb.